Jest 12 jesieni Mysowa. Były 12 kwinaria. 13 już nie było. A jesień będzie. W przyszłym roku. Nie ma obawy, jesień musi być, bo jak na jesień, tu już nie ma nic. Jeśli chodzi o Zielonisa. Zielonisa jest sesja. Ale ja mówię o imprezach klubowych minusowych. Okay. No, a sesja nie tylko sesja, jest jeszcze mnóstwo innych open source'owych imprez w Polsce. Ale klub organizuje, jeśli Linuxowa, to jest jedyna Linuxowa, typowo Linuxowa impreza klubowa, która się jeszcze ostała. I ona będzie. Niezależnie od ilości klubów, no chyba, żeby chciało przyjechać 10, to się trzeba mocno zastanawiać, czy to trzeba w takim środku robić jak ten. Niemniej, bardzo się cieszę, że mamy tyle uczestników, mimo tego, że sami może tego tak wprost nie widać, ale mamy dwie ścieżki w tym roku. Więc część ludzi już jest w sali B i uczestniczy w warsztacie na temat Raspberry. Też będzie Raspberry, nie? Nie. A nie, sorry. Okej. Staszek Wadas zacznie. Nie mamy keynote'ów, ale nie robimy keynote'ów, bo to nie jest aż tak strasznie oficjalna konferencja. Więc zapraszam do wysłuchania prelekcji Staszka Wadasa, który będzie mówił o urządzeniu USB na prelekcji z Linuxem. Oddaję głos w takim razie. Aha, mam tylko, przepraszam, mam jeszcze taką prośbę, żeby nie zadawać pytań bez mikrofonu, dlatego że już w tym roku jest pełny zapis tylko i wyłącznie na kamerę dźwięku. Nie mamy dodatkowego mikrofonu zbierającego z sali dźwięku, a to zresztą nie tak porażka zawsze. Więc bardzo, bardzo proszę, będzie drugi mikrofon u kamerzystów, oni będą obsługiwali pytania i zawsze wszystkie pytania do mikrofonu. Dzięki. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Stanisław, pracuję w firmie Samsung. Chciałbym się Państwu zaprezentować, w jaki sposób można przygotować własne urządzenie USB na płytce z Linuxem. Powinienem powiedzieć, że na płytce z Tizenem, ponieważ na biurku mam odpowiedni na którym jest uruchomiony w tym momencie Tizen. A jednak z Linuxem, ponieważ to, co pokażę, jest generyczne narzędzie, które przygotowaliśmy, są generycznie, bo jesteś przy na każdym dystrybucji tak naprawdę. Główny wymóg chyba tak naprawdę do wymiaru aktualnej obu. A więc chciałbym Państwu opowiedzieć pokrótce, przepraszam, pokrótce, o USB na temat hardware'u. Co to jest funkcja, do czego używam, czy nawet zaraz kąpik FS, do czego go wykorzystamy, jak przygotować gadżeta kąpika FS-owego. Kilka słów na temat narzędzi, które powstały, aby ułatwić nam życie, czyli biblioteka USB-G, jak również gadżet tool. Dalej kilka słów na temat demo na KDMP oraz gadżet CTR, to jest narzędzie, które będzie wykorzystywane przy tworzeniu gadżeta. I teraz na temat dalszego rozwoju. Na końcu będzie sesja pytań. Na początku chciałbym wytłumaczyć może, albo przypomnieć niektórym, jaka jest różnica pomiędzy hostem a device'em. Powinienem powiedzieć tak naprawdę, że pomiędzy masterem a slave'em. Dlaczego? Ponieważ host występuje w komunikacji USB jako master. To on komunikuje komunikację. W dużym uproszczeniu hosta tak naprawdę mamy wszyscy. Wszyscy, którzy używamy komputerów klasy PC, mamy kontroler hosta, na którym jest najczęściej driver zainstalowany, host control driver. Na hoście, aby usłyszeć urządzenie USB, powinniśmy posiadać sterownik dla tego urządzenia. Device, może jeszcze w hoście host, może zostać wzbogaconą funkcją, która dostarcza device. Device jest najczęściej wyposażony w kontroler UDC, USB device driver, na którym jest zaimplementowana logika w postaci software'u, która jest podpięta do sterownika hardware'u UDC. Kilka słów na temat hardware'u. Tak jak wcześniej wspomniałem, większość z nas posiada, pracuje na komputerach klasy PC, które są wyposażone w kontrolery hosta. Niestety nie posiadają UDC, nie posiadają kontrolera device'a. Wszyscy chyba wiemy, jak wyglądają hosty. Device'y, mówiąc o device'ach, mówimy o urządzeniach tego typu, czy na przykład pendrive,
tablet, który jest wyposażony w tym przypadku również kontroler OTG, który może pracować w dwóch trybach, również device posta. Przygotowując gadżeta możemy na komputerze PC skorzystać z dwóch rozwiązań. Jeśli chcemy to robić na komputerze PC, możemy skorzystać ze sterownikami HCD, które emuluje jak zarówno możliwość podpięcia gadżeta do UDC oraz to jest komunikacja dwujęzykowa tak naprawdę. Możemy również rozszerzyć o kartę PCI. W tym przypadku pokazałem USB 2480, to jest przekrywana w PC PCI Express. My jednak dzisiaj przekrywujemy urządzenie na urządzeniu budowanym. Jest to mikrokomputer jednopłytkowy. Tak jak wcześniej wspomniałem, na górze podaży odwróje dłuższy. Jeśli chodzi o samego gadżeta. Myśląc o gadżecie, musimy myśleć o software'ze, który implementuje pewne konfiguracje, które zawierają pewne funkcje. Gadżet USB jest to software logika, która później zostanie podpięta do hardware'u, czyli do kontrolera WTC. Całość tworzy tak naprawdę w tym momencie urządzenie USB. Kilka słów na temat funkcji, w tym przypadku funkcji, które są wbudowane w kernel, może tak jak w samej funkcji. Myśląc o funkcji, powinniśmy myśleć o pewnej logice. Nie powinniśmy myśleć o tym, co się dzieje pod spodem. Tak jak tutaj wymieniłem, funkcja służy tak naprawdę do realizacji pewnych celów. Funkcja może dostarczać, zaimplementować mass storage, można za pomocą funkcji dostarczyć komunikację poprzez port szeregowy, również można przygotować urządzenie internetowe. Czym jest FunctionFS? FunctionFS, ponieważ implementacja niektórych funkcji kernelowych jest dość trudna, dlatego powstał FunctionFS. FunctionFS pozwala na dostęp do zasobów systemowych. Implementacja całej funkcji realizowana jest w user space. Funkcja jest w tym momencie prostsza w implementacji. Możemy napisać własną funkcję, która będzie realizowała pewną logikę zaimplementowaną przez nas. Funkcja FunctionFS opakowuje operację IO na plikach w request by request. FunctionFS jest to system plików, który wystawia w stronie user space'a pewien interfejs, dzięki któremu możemy naszą funkcję przygotować. Jak dotychczas korzystaliśmy z gadżetu? Tak naprawdę ładowaliśmy pewien moduł. Wcześniej przygotowany, zaszczytem nim jest pewna konfiguracja. Moduł nam dostarcza, jak wcześniej powiedziałem, pewnej funkcjonalności sterowanej przez funkcję. W tym przypadku jest przedstawiony GETER, który jest załadowany, spowoduje, że dane urządzenie stanie się tak naprawdę kartą sieciową, którą można kupić poprzez USB. Niestety jeden moduł równa się jeden gadżet. Jeśli chcemy zmienić nasz moduł, użyć naszego urządzenia jako mass storage, czyli na przykład pendrive'a, ten moduł musimy odładować tak naprawdę, załadować kolejny, który będzie implementował logikę mass storage'a. Modyfikowanie parametrów jest w tym przypadku skomplikowane, jest możliwe tylko i wyłącznie podczas ładowania, w trakcie kiedy moduł już jest załadowany, parametrów tych większości przypadków nie możemy modyfikować. Dlaczego powstał config.fs? Config.fs powstał, ponieważ potrzeba była zwiększenia elastyczności obsługiwania urządzeń USB. Config.fs jest również systemem, który user space dostarcza interfejsu, który służy do przygotowania konfiguracji tak naprawdę całego gadżeta. Gadżet przy użyciu config.fs nie musi być rekompilowany. Tak jak wcześniej wspomniałem, ładowanie modułu jest bardzo sztywne. Ładujemy pewną wcześniej przygotowaną i skompilowaną konfigurację oraz logikę. Jeśli chodzi o config.fs, możemy przygotować dowolną konfigurację, która będzie zawierała dowolną funkcję, oczywiście dowolną dostępną z poziomu kernela. Bądź jest rozpresja, jeśli chodzi o function.fs oczywiście. W tym przypadku przy użyciu config.fs kod odseparowany jest od konfiguracji, czyli
kod dostępny jest na środku na remoncie. W USB-sie w postaci kończynę PESA my dostarczamy w pewnej konfiguracji. W ten sposób otrzymujemy dosyć dużą elastyczność. Jak w kilku słowach przygotowuje się gadżet konfigę PESA-owy? Aby przygotować ten gadżet, potrzebujemy podać jego nazwę i wypełnić pewne pole. W tym przypadku miałem gadżet i wiele produkt, jak wiele są. Są to wartości, które są zarejestrowane w OSBO. Tworzymy funkcję, tak naprawdę deklarujemy jej instancje. Funkcje, tak jak wcześniej wspomniałem, są już przygotowane bądź to w pewnej bądź user space w postaci function testa. My jedynie deklarujemy jej wystąpienie w systemie. Przygotowujemy konfigurację, przepisujemy funkcję do konfiguracji. Na końcu łączymy, bindujemy gadżeta z urządzeniem DC, otrzymując w ten sposób całe gotowe urządzenie do pracy. Jak wygląda więc przygotowanie komputerowego gadżeta? Na początku, tak jak wcześniej wspomniałem, potrzebujemy hardware'u. Na przykład może to być Android, może to być również BeagleBone. Wcześniej wspomniany Raspberry, niestety się do tego celu nie nadaje, ponieważ tam kontroler ATK jest na sztywno spięty i nie uzyskamy możliwości wykorzystania ODC-a. Potrzebujemy kernet, który jest przygotowany, ma możliwość użycia konfigę PESA. Link Composite może być modułem załadowany, bo się wkompilowany w kernel. Jeśli jest wkompilowany w kernel, katalog uzyska nam konfig, najczęściej zobaczymy katalog, który będzie się nazywał USB gadżet. Wchodzimy do niego i wykonujemy dość dużo wyglądających z pozoru skomplikowanych operacji. Najpierw, tak jak wcześniej wspomniałem, tworzymy gadżet, nazywamy go, tak w tym przypadku jest to G1. Wypełniamy. W katalogu gadżeta pojawią się pliki, które odpowiadają polu deskryptorów i stringów. Stringy oczywiście one się znajdowały w katalogu stringi. Wpisujemy do tych plików wartości nas interesujące. Ja przygotowałem konfigurację dla przykładu zawierając hardware tutaj nazwę Samsung Galaxy S3, proszę się przyjmować, to jest Android, a nie jest Galaxy S3. Tak jak wcześniej wspomniałem, deklarujemy wystąpienie funkcji. Funkcja jest już wkomplikowana w kernelu, załadowany moduł z funkcją EEE, w tym przypadku to jest funkcja dostarczająca możliwość tworzenia interfejsu internetowego. Przygotowujemy konfigurację. Na końcu tak naprawdę tworzymy link symboliczny konfiguracji, mówiąc, że w tej konfiguracji chciałbym, żeby wystąpiła ta funkcja. Musimy oczywiście się dowiedzieć, czy posiadamy kontroler UDC. Na niektórych pliwkach może być kontrolerów kilka, dlatego też musimy znać jego nazwę. Połączenie zbudowania naszego gadżeta z UDC będzie pliwkał tak naprawdę na podanie na podanie tego nazwy kontrolera. Tutaj jest listing w momencie już z hosta. Postaram się Państwu zaprezentować, jak to wygląda w praktyce. Wszystkie te listingi, które są dostępne w prezentacji, ja sobie przygotowałem w postaci skryptu. Prezentację Państwu postara się później udostępnić, jeśli ktoś chciał praktykować się na własną rękę. Tak jak wcześniej wspomniałem, przygotowanie gadżeta konfigurowanego wymaga niestety wykonania wielu poleceń. Niestety również wymaga wiedzy na temat tego, jak to przygotować. Na przykład również na temat tego, jaki język zostanie użyty. Ta wartość oznacza język użycia języka angielskiego. Ta sytuacja sprowadza się niestety do kilku skomplikowanych rzeczy. Ja na końcu skonfigurowałem ten interfejs. To jest oczywiście to, co pokazuje, to jest łączenie nieruchomo z konsolą szeregową na płytce z Androidem. Widzimy, że został do UDC-a zbindowany gadżet. Konfiguracja została przygotowana. Ja mam podpięty do hosta. Aktualnie utworzone urządzenie USB. Może
to C1 out. Wymaga od nas
napisane narzędzie, które będzie operowało w tej bibliotece, chcielibyśmy mieć możliwość deklaratywnego, potrzeba deklaratywnego podejścia, czy deklaratywnego. Fajnie byłoby mieć konfigurację, które przygotujemy, a biblioteka za nas wykona całą tą magię, która jest pod stworem. I dlatego biblioteka została wyposażona w możliwość użycia schematów. Tak wygląda przykładowy schemat. Podajemy, tak jak wcześniej wspomniałem, deskryptory, stringi. Definiujemy konfigurację, mówimy, jakie funkcje zostaną z nami przypisane. Używamy biblioteki do załadowania. Używamy funkcji zwykłej import do załadowania tej konfiguracji. Biblioteka realizuje za nas wszystko, całą tą część, którą wcześniej pokazywałem. Wyskomplikowaną. My się nie przejmujemy tak naprawdę tym, co się dzieje pod spodem. Składnia jest użytkownik konfiga w sposób deklaratywny. Zbliżamy się później do tego, co mówiłem wcześniej, modlu przyjęte. Czyli tak naprawdę modlujemy pewną konfigurację, otrzymujemy urządzenie USB. Zbliżamy, ponieważ cały czas potrzebujemy pewnego narzędzia, jak również konfiguracji przygotowanej. Są w planach, jest w planie przygotowanie konfiguracji, aby wszystkie konfiguracje odpowiadające aktualnym modułom, czy jeden, czy seria, one będą ładowane z poziomu biblioteki. Mam nadzieję, że dostępne dla większości dystrybucji. Oczywiście gadżet przeznaczony, czy użycie biblioteki może zostać wyeksportowany, dzięki temu otrzymamy gotową konfigurację do ponownego użycia. Aby nie pisać narzędzia samodzielnie, został przygotowany kolejny projekt, czyli gadżet tool. Gadżet tool jest z inicjatywy mojego kolegi Krzysztofa Pasiaka, jest realizowany, projekt jest realizowany na GitHub, oczywiście mamy dostępne źródła tego projektu. Gadżet tool w tym momencie posiada zaimplementowany kilka podstawowych komend. Oczywiście używali USBG, jest to narzędzie command line'owe, które ma pomóc nam w przygotowaniu gadżeta. Dlaczego powstało? Ponieważ CRP wydaje się niewystarczające. Gadżet, który upraszcza administrację gadżetami, umożliwia zbudowanie gadżetu, tak jak wcześniej wspomniałem, za pomocą jednego polecenia. Gadżet do, mówimy o jaką konfigurację ma załadować, otrzymujemy urządzenie. Tak wygląda przykładowe użycie gadżetu. Ilość poleceń została dość znacznie zredukowana. Cały czas musimy jednak pamiętać o tym, jakie pola będziemy wypełniać, jakie funkcje musimy otworzyć. Musimy znać typy tych funkcji, otworzyć konfigurację, więc możemy takiego gadżeta zbudować z kontrolerem UVC. Może bardzo szybko również pokażę przykład miejsca tej wyłącznie w stronie urządzenia. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to listing, który wcześniej widzieliśmy. Po wykonaniu tych poleceń zostanie utworzony gadżet. Czyli urządzenie internetowe, które możemy podnieść do naszego hosta i uzyskać tak naprawdę kartę sieciową. Przykro mi jest, to troszeczkę przyniosę sobie konfigurację na laptopie, nie będę w stanie musicie Państwo uwierzyć, że to połączenie, to co wykonałem tutaj przygotowało, bezpośrednio przygotowanie urządzenia USB, które jest w momencie karty sieciowej. Tak jak wcześniej wspomniałem, że pozwala na
pozwala w prosty sposób załadować i zapisać konfigurację, którą wcześniej przygotowaliśmy, otrzymujemy deklaratywny sposób tworzenia każdego typu. To, że wykorzystujemy pewne konfiguracje i musimy się martwić o to, o całą tą drugą część, którą wcześniej pokazywałem, na przykład praktykę FSA i tworzenia każdego pracy. Co z tym FSA? Cały czas występuje ten problem, że aby utworzyć gadżeta z użyciem funkcji function-fs-owej potrzebujemy uruchomić demona, który zapisze dyskryptory i stringi w katalogu, gdzie ta funkcja zostanie zamontowana. Gadżet tu sam z siebie niestety takiej funkcjonalności nie oferuje. Dlatego powstała, aby w pełni wykorzystać możliwości function-fs-a oraz config-fs-a, powstał demon, który się nazywa gadżet D. Jak również po komunikacji z demonem gadżet CTL lub narzędzie, które za chwilę Państwu pokażę, będzie wystąpił wniosek. Gadżet jest również rozwijany na GitHubie, dewelopowany przeze mnie, jak już Krzysztofa Pasiaka. Również używali USBG, nadal jest w trakcie intensywnego rozwoju. Gadżet dostarcza API PBASowego. Jest to dość wygodne IPC do komunikacji międzyprocesowej. Posiada jednolite API dla funkcji, które są dostępne z poziomu kernela, jak również dla funkcji function-fs-owych. Obiekty, które wcześniej musieliśmy tworzyć z ręki, czyli sam gadżet, konfiguracja, funkcja, reprezentowane są w postaci obiektów na szynie klasowej. Napisałem też zwiększone bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że do tworzenia gadżeta, tworzenia funkcji, konfiguracji, w tym momencie już jest używany PBAS. Sam potencjalny użytkownik nie pisze z uprawnieniami roota po file systemie, nie ma dostępu bezpośrednio do file systemu, tak? Jak natomiast wygląda wykorzystanie, tak jak wcześniej wspomniałem, gadżety wykorzystuje w pełni wszystkie te możliwości, włącznie z function-fs. Jak wygląda samo wykorzystanie domena do utworzenia gadżeta, który używa funkcji function-fs-owej? Możliwość użytkownik musi jedynie dostarczyć pliku z opisem funkcji. Pliku, w którym są zawarte informacje na temat deskryptorów oraz stringów, które zostaną zapisane. Sam tak naprawdę prosi demona o utworzenie gadżeta z pomocą funkcji gadżet D. Zadba o to, żeby deskryptory stringi zostały zapisane. Komunikuje się z poprzez bibliotekę, utworzył odpowiedni katalog i zapisze do plików odpowiedniej wartości. Na function-fs zostaną zapisane deskryptory stringi i będzie w tym momencie użytkownik będzie mógł właśnie koniecznie uruchomić demona, który całą logikę function-fs-ową implementuje. Gadżet D oczywiście dba o nazewnictwo funkcji, dlatego też my nie musimy się tym przejmować, że zostanie dwukrotnie podana ta sama nazwa funkcji. Jaki mógłby być dalszy rozwój tych narzędzi? Tak jak wcześniej wspomniałem, aktualnie nowy sposób użycia gadżetów powoduje pewne zagrożenie tak naprawdę. Każdy z nas, albo większość z nas posiada smartfony. Smartfony te oferują możliwość skonfigurowania urządzenia z funkcją, zresztą function-fs-ową. MDP. W marketach na przykład, bądź w miejscach użyteczności publicznej są dostępne ładowarki. Podchodzimy do takiej ładowarki i chcemy podłączyć, zacząć ładować. W międzyczasie chcemy przejrzeć Facebooka chociażby. Nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje po drugiej stronie kabla. Mając oczywiście, część z nas nie odblokuje urządzenia, więc funkcja MTP nie zostanie załadowana, tak więc włączy się jedynie tryb ładowania.
Jednak jeśli ktoś zacznie korzystać z Facebooka, tak naprawdę po drugiej stronie może się ktoś po prostu mapę dane skopiuje. MDP udostępni file system, dane zostaną skopiowane, nawet również o tym nie będziemy wiedzieć. Dlatego też chcemy zapewnić możliwość definiowania profili. Profil publiczny, profil prywatny, ładowarka. Profil publiczny, prywatny mogą to być profile, które pozwolą na to, że ja jako główny użytkownik urządzenia będę przygotować urządzenie, włączyć tak naprawdę wszystkie funkcje, które są dostępne dla mnie w danym urządzeniu. Dając mojemu koledzemu po prostu te funkcje wyłączyć, kolega nie będzie już na przykład skopiować sobie na swoje urządzenie żadnych danych z tego urządzenia. Tak naprawdę wyłączę swoje funkcje na przykład. W tym momencie jest to niestety niemożliwe. Jeśli damy komuś urządzenie, to osoba ma możliwość odpalenia telefonu z trybie MTP, ale bardzo łatwo można podać. Dzięki demonowi możliwe jest również określenie, kto gadżety będzie mógł tworzyć. Sam demon nie implementuje polityki. Chcielibyśmy, aby polityka była implementowana za pomocą Pokitalu. Cynary jest to nowe narzędzie dewelopowane w Samsungu. Myślę, że Państwo jeszcze o nim nie słyszeli. Aktualnie prace są, aktualnie staram się po prostu przygotować do tego, aby to zaimplementować. Czym jest natomiast gadżet CTR? Gadżet CTR jest referencyjnym klientem dla gadżet demona. Kod tego narzędzia jest podzielony z gadżet Turem. To narzędzie, które wcześniej pokazywałem. Jest to również command line'owe narzędzie. Korzysta do komunikacji z gadżet demonem i Wasa. Rozwijane jako swego rodzaju backend dla gadżet Tura. Cały czas w trakcie rozwijania. Przykład, tak jak wcześniej wspomniałem, gadżet D pozwala na wykorzystanie w pełni możliwości config FSA i function FSA do tworzenia gadżetu. Czyli możemy w bardzo elastyczny sposób zdefiniować, jaki nasz gadżet ma mieć konfigurację, jakie funkcje mają się w tych konfiguracjach znaleźć. I tutaj możemy również, tak jak wcześniej pokazywałem, powiedzieć domowi, że chcemy, aby w danej konfiguracji znalazła się funkcja function FSA. Demon tak naprawdę zadba o całą tą ciężką pracę do wykonania. On zrobi za nas tak naprawdę. My nie musimy się tym przejmować, co zostanie, co będzie zrobione podstawą. Tak jak wcześniej wspomniałem, możliwość deklaratywnego tworzenia gadżetów, które jest dla nas bardzo dużą zaletą, wystarczamy konfiguracji, w której mówimy, jak gadżet zostanie utworzony, jakie konfiguracje w tym gadżecie będą się znajdowały, jakie funkcje, użycie gadżet CTL log. I cała praca zostanie wykonana za nas. Nie musimy znać wszystkich tych poleceń, nie musimy znać kodu dla języka i wielu innych rzeczy. Kiedy zostawiamy? Redukujemy liczbę poleceń, jakie należy wykonać. Nie musimy znać, tak jak wcześniej wspomniałem, w zależności mechanizmów, które są konieczne, które służą do tworzenia gadżeta. Nie musimy tu koncentrować o nazewnictwie funkcji function-fsowych. Zyskujemy również dzięki temu w pewien sposób bezpieczeństwo, ponieważ nie my do końca operujemy na file systemie i narzędzie, które oczywiście, którą polityką możemy zapewnić w inny sposób. To inny szuruk może zdejmić z tego narzędzia. Na końcu drobna dygresja, w której napisałem streszczenie, dlaczego każdy komputer z USB wyposażony tak naprawdę kontroler FOSTA może być dziurawy. Mówiłem o ładowarce i tym, że funkcja MTP może się pojawić, może zostać użyta bez naszej zgody i wiedzy. Ktoś może nieświadomie pobrać z naszego urządzenia dane. Tutaj również nawet jeszcze większe zagrożenie płynie z tego, że host inicjuje komunikację. Do końca nie ma kontroli nad tym, jaka jest logika zaimplementowana w funkcji. Chociażby HID
W tym momencie jest to klasa urządzeń typu klawiatura, myszka, joystick. Skupmy się na klawiaturze. Zaimplementowany wizor Space, chociaż niekoniecznie może być oczywiście filmy. Zaimplementowany wizor Space Hit może dzięki zaimplementowanej funkcji wizor Space możemy sami określić, co nasze urządzenie po podpięciu do hosta zrobi tak naprawdę. Nie musi to być klawiatura. Może na moim telefonie pojawić się Enter, jak również hit zaimplementowany w User Space. Przepraszam. Zaimplementowany w User Space po podłączeniu mojego telefonu do komputera pod Linuxem. Mogę zasymulować otworzenie konsoli, na przykład wykonanie polecenia RM-USR. Czy można się przed tym zabezpieczyć? W większości przypadków prawdopodobnie tak, jednak wielu użytkowników jest niestety nieświadomych tego, że podłączając telefon do komputera podepnie sobie HIDA, potencjalną klawiaturę, która wykona z jego wiedzy jakieś polecenie. Dziękuję. Jeśli jakieś pytania, pewnie odpowiem. Proszę pytania? Czym naprawdę jest Vendor Lady, to Lady, skąd się biorą te cyferki? No na przykład tutaj. Na samej górze. Wartość jest to wartość, która tak naprawdę się kupuje. Dla danego producenta OSD-u decyduje, jaka wartość zostanie przypisana danemu vendorowi. I po co? Muszę mieć coś takiego? Z punktu widzenia użytkownika systemu? No tak. Aby móc wiedzieć, do kogo należy to urządzenie. Ale to nie... Cała lista, która jest na was wolu, jest tak naprawdę w większości zaimplementowana w jądrze. Każde urządzenie ma taki numer. Każde urządzenie musi w jakiś sposób się przedstawić. Jeśli bym podał wartość, która tutaj jest... niezarejestrowana, to by to pole byłoby puste. A, rozumiem. Takie jakby dodatkowe... informacja odnośnie tego, co podpiąłeś do swojego hosta. Te wartości są wartościami dowolnymi, możesz je sobie nadać sam dowolnie. Tak jak napisałem w seriala Samsung Galaxy S3, te stringi są dowolne. Ja rozumiem, ale czy... Tak, jeszcze to wynika z
tego, do czego dana funkcja, co dana funkcja oferuje. Ethernet, tak jak wcześniej pokazałem, EEM jest to protokół, który jest zaimplementowana w postaci funkcji. USB Composite Device, tak? To jest, gdzie to jest wyspecyfikowane? Jeśli chodzi o same funkcje, funkcje dostarczone są w kernelu. Aha, czyli jeśli funkcja implementuje protokół EEM od strony hosta, musi zostać dostarczony sterownik, który ten protokół będzie w stanie zrozumieć. Czyli musi być tak naprawdę... Okej, ale gdzie jest wypisane są, gdzie mogę znaleźć specyfikacje tych różnych protokołów? To jest specyficzne dla Linuxa, czy to jest... Jeśli chodzi o jeśli chodzi o może inaczej, chodzi o to, jakie funkcje możesz użyć? Tak, na przykład jak treści podłączam sobie do Windowsa i do Linuxa, to to działa. Natomiast chodzi mi o to, gdzie to jest napisane. Jest specyfikacja, jakiś device, gdzie mogę sobie dokładnie przeczytać, jak to się robi, takie urządzenie. Chciałem się dowiedzieć, jak... Czyli Hida nie będziesz implementował, jak Hida możesz użyć, tak? Samej funkcji. No tak, ale przez tylko, że opisuje się nawet, co urządzenie wysyła, na przykład. A ty zaimplementowałeś protokół. Tutaj używasz całej funkcji. Nie reimplementujesz jej w momencie, w zespole używasz jej. Tak samo jak nie reimplementujesz funkcji internetowej, tylko używasz jej. Dlatego na początku wiem, że myśląc o funkcji, myślimy o pewnej logice, która jest realizowana. My tą logikę implementujemy w gadżecie. Czyli logika, która na przykład logika, która dostarcza mass storage'a. Jest to funkcja na przykład MSF, Master Function. Możemy ją do konfiguracji dodać, możemy dodać EEM, tak jak ja to użyłem w przykładach, na przykład seriala. W momencie otrzymamy po podpięciu do komputera, do Linuxa, oczywiście, który jest w stanie dobrze to posłużyć w opuszczeniu, otrzymamy urządzenie, które przedstawi się takimi funkcjami. Jeśli zaimplementujesz własną funkcję function FS-ową, jak wcześniej wspomniałem, jeszcze takie pytanie, bo jak wpadam do USB sticka, to nie musi mieć żadnego konfiguracji gadżetu, prawda? USB sticka z flash po prostu sticka. Na storage? Tak, dokładnie. To dlatego, że posiadasz na poście jest sterownik do obsługi na storage. No tak, dokładnie. Czyli... A jeśli tworzymy sobie ten gadżet z mass storage'em, to że... To rozumiem, że jest jakaś specyfikacja, jak tworzymy taki gadżet z mass storage'em, czy... Nie, do ciebie, jeśli chcesz sobie otworzyć gadżet z mass storage'em na przykład, na tej płytce, na Androidzie, tak jak wspomniałem wcześniej. Na tym przykładzie. Tutaj znajdzie się nazwa funkcji odpowiadająca implementacji mass storage'a. Ja muszę tak jeśli oczywiście, jeśli mówimy o tych typowych funkcjach komplementowanych w kernel, tak naprawdę. Aha, i muszę w ten sposób zaimplementować to wszędzie, tak? Żeby to działało. Tak naprawdę mówisz tylko, jak chcę użyć mass storage'a w moim gadżecie. Jeżeli ta funkcja jest dostępna z poziomu kernela, logika od strony urządzenia oczywiście, od strony device'a, od strony hosta oczywiście, potrzebujesz sterownik, który będzie potrafił z tym pendrive'em porozmawiać, prawda? Natomiast od strony device'a, jeżeli w kernelu wkompilowany jest mass storage, to możesz tego mass storage'a użyć. Mówiąc, deklarując tutaj functions mass storage i nazwa instancji. Bo mi się wydawało, że ja rozumiem, a teraz już zgubiałem. Ja rozumiem, że jeżeli mamy przykładowy na storze po klawiaturze albo coś innego, to dana funkcjonalność nie jest nijak rozpoznawana po wendorze i produkcie. Nie, jest to klasa. To jest to funkcja po prostu, tak? Nie, moje kolejne pytanie, ono jest takie obok tematu, raczej dotyczy gospodarki USB-owej. Jeśli chodzi o device class, jeśli by to była klasa HID, która jest zdefiniowana,
powinny tutaj, powinna się pojawić jakieś informacje. A rozumiem. Znaczy, pytanie bardziej do dotyczące takiej gospodarki USB-owej. Jeżeli ktoś jest producentem takich różnych pendrive'ów, cudzysłowie, za złote, to rozumiem, że on też ma te wszystkie pendrive'y. Powinien używać zarejestrowanych informacji. Powinna, czy to nie używać ale to nie może używać jednej pary numerków do tysiąca różnych urządzeń. Czy 1 GB, czy 10 GB, czy pendrive, czy klawiaturka może być po prostu time is dobry number 5. Ten vendor prawdopodobnie pojawi się w większości smartfonów po podpięciu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś produkty, tutaj może się pojawić 60 na końcu, 65, 60 odpowiada również Galaxy S2. Jest to również nazwa, jest to nawet można sprawdzić sobie na USB. Czyli to naprawdę kernel wie o tych vendorizingu. Cóż tak nam do tego... Wyświetli nam nazwę. Nazwę producenta, jak również. Wyświetli nazwę i włączy workaroundy na bugi w niektórych sprzętach po tych numerkach. Przecież. Rozpoznaję, że to jest ten wadliwy klawiaturka, która wysyła wszystko nie tak, niż powinna i to trzeba coś tam jakoś wyjść, bo tego dużo ludzie na kupili. Myślę, że producentowi również usprawni to wykrywanie jego urządzeń, czy to tak jest, to myślę, że skończymy sam funkcjonowanie. Jeszcze jedna rzecz, która może się stać, z tego co pamiętam, to chyba się dzieje, niektóre drivery w ogóle mogą albo wykrywać, czy są włączone do odpowiedniego pendrive'a, albo nawet właśnie mogą zostać załadowane. To wszystko jest konfiguracja tego. Czyli kernel nie załaduje automatycznie modułu, bazując na urządzeniach USB. Jeśli chodzi o sterownik, to z punktu widzenia chłosta, to znaczy, że jest sytuacja wygląda. Może nie zadać, może założyć AI i zacząć do niego używać jakiegoś innego sterownika, przez oczywiście przypadek. Jeśli zostawiacie mi pomysł. Czy jakieś pytania jeszcze mam? Dziękuję w takim razie.